Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w grze Two Point Hospital. A więc tak, zgodnie z tym co mówiłem na jej sam pierwszego odcinka, dokończyłem to teraz. Mamy koniec pierwszego szpitala, inaczej mówiąc. Będziemy kontynuować grę już w następnych planszach. Jednak jeszcze zanim cokolwiek to ogłaszam, iż pewnie to słyszycie, ale mam inny mikrofon. Stary się chwilowo spsuł. Spokojnie, próbuję go naprawić. Ale bardziej się spsuł, to chodzi o to, że mi CB radio wychwytuje. Nie wiem nawet kto w sąsiedztwie jeszcze ma CB radio. Ale tak, więc no, póki co siedzę na dosyć nie najlepszym może, ale dynamicznym mikrofonie, który akurat miałem pod ręką. Także tak, że za wszelkie jakieś szumy delikatne czy coś wybaczcie. Dalej nad tym pracuję. Ale mniejsza z tym, jak widzicie, trzy gwiazdki, otwieram mapę, lecimy dalej. Jednak zanim coś jeszcze mamy zakładkę kariera, nawet nie wiem o co tu chodzi. Podlij rośliny 100. Mamy nagrodę za podlewanie roślin. Mam szczerze, patrząc to jakie ja miałem pięknie, po prostu ten szpital numer 1, co się nawet nie dziwię. A więc dobra, nie będę może długo się tym męczył. To lecimy do drugiego miejsca. Lower Ballocks. Rozbuduj swoją świeć, tworząc drugi szpital. Więc zaczynamy. Tym razem obiecuję, będzie to porządny szpital, ale nie jedno wielkie trollostwo. Więc tak, specjalizacja personelu. Witaj w Lower Ballocks. To wracza mała wioska, dotknięta przez ogromny problem. Nadal część populacji wierzy, że jest gwiazdami rocka. Tutaj może pomóc tylko jedna rzecz. Psychiatra. Jedynie lekarz z specjalizacją psychiatryczną są w stanie diagnozować i leczyć pacjentów pomyślnych psychiatrycznych. Udało się jednego znaleźć, ale nie powinniśmy ustawać w poszukiwaniach kandydatów z tą i innymi przydatnymi specjalizacjami. Okej. Okay. Odblokowane pomieszczenie psychiatryczne, okej. Okay. Ktoś płynący pomieszczenie, aby uszczęśliwić ludzi. A w takim wypadku zobaczymy co z tego. Też. Nie jest może idealnie, ale patrzcie, widzicie? Oni też mają rozwiniętą sztukę podziwiania ścian. Widzicie to? Widzicie. Porządna rzecz. Więc tak, zaczynamy. Jeśli mamy zrobić psychiatryczny gabinet, powinien być bardzo mały, żeby ludzie się bali, że ich tutaj zamkniemy. Najmniejszy jak się da. Krzesło. No. Warunki idealne po prostu do pracy. Nie słyszę cię, siostra. Mikrofon ten jest tego typu, że cię nie będą słyszeć, a więc tak. Nie, siostra, prawie się nie słyszą, ale teraz mniejsza o to. I tak, co by tu jeszcze dać? No dwie szafki z... po prostu danych pacjentów, oczywiście. Tego... plakat o pomroczności jasnej. Och, jak chwila, on może zasłaniać okno, idealnie. Teraz tak, kolejne to zdjęcie wokalistki jakieś tam, też niech zasłania okno. A nie, nie może tu być. Halo, czemu nie może być? O, dobra, już może. Tak, zepsułem. Dobra, tego fikus. Nie przydałoby się odblokować coś jeszcze, żeby było ładnego. No takie same fikusy to nie wiem. W sumie wiem, że roślinki, ale ja to na to mówię fikusy. Dobra, niech będą kaktusy. Idealne. Cichaj, siostra. Jeszcze jednego kaktusa tutaj dostawimy. Piękne pomieszczenie, tak. To jest szpital. Pokój gotowy. Piękne. Zobacz sobie w tempie może było. Co? Nowa technologia. Podpisaliśmy kontrakt z Technologist. Firma, która posiada sporą liczbę szpitali badawczych w całym kraju. Mam dla nas ciekawą ofertę. Dawno cofnięto im licencję psychiatryczną z powodów, które lepiej się nie zagłębiać. Chcą nam przesłać pacjentów, a w zamian pozwolą nam kupić technologię, którą niedawno odkryli. Dopóki nie uzyskamy licencji badawczej, będziemy potrzebowali wszelkiej technologii, jaką uda nam się zdobyć. Może byśmy się nieco rozbudowali. Okej, czyli musimy wybudować szpital. W takim wypadku, no, co można zrobić? No oczywiście, że... A, wejście, dobra, to...
Jest duży łóżek, którą tutaj nie zmieścimy. Dobra, później się powiększy, będzie fajnie, a póki co tak. This is Ricky Hawthorne on Two Point Radio. This is Ricky Hawthorne, bringing talk, music and news to the whole of Two Point County. Siostra. And if you're listening to us from the newly opened hospital, tak, dwa łóżka. That volume, because nothing drowns tak, kaktus. Like the voice of a wiem, że wszym miły. Zwykła roślinka zwana fikusem, jeśli tylko znajdę na nim miejsce. I dobra, pomrożę się jasno na plakat. Tak, z dwa takie plakaty, można trzy, albo cztery. Do tego zdjęcie wokalistek. I dobra, trzeci poziom prestiżu wystarczy. O, o. Chyba choroba syndrom prysznicowej gwiazdy? Jaka zatknęła choroba syndrom prysznicowej gwiazdy? Pacjent święcie wierzy, że jest największym gwiazdą roka, jaka stąpała po ziemi. Choroba ta jest szczególnie uciążliwa dla jego otoczenia. Pacjenta na leczenie w psychiatrii. Aha. Ładny wąs. Dobra, idealnie. Idealnie, dobra. Ale potrzebujemy jeszcze też innych pomieszczeń, więc tak, apteka. Ona duża nie musi być. Tak, tak. Leków oczywiście niech zasłania jedyne okno. Do tego środek dezynfekujący. Kaktus, bo kaktusa nie może zabraknąć w żadnym dobrym pomieszczeniu. Taka do pomroczności razy w sumie. Dwa. Takie zasłonięte części. Dobra, w sumie nie wiem co ja tu gadam, po prostu po tak zwykle. To dobra, coś jeszcze, co mieliśmy jakiegoś fajnego? No. Jak będą takie rysunki piękne. Idealnie po prostu profesjonalizm poziom 5 pierdlionów. Maniak. Ale niech ci będzie siostra. Tak, mamy aptekę. Lekarzy nam brakuje. Okej, to w takim razie niech będzie tutaj lekarz. Jeszcze tak. Lekarzy. Okej, tak. Automat do leków 2? Co? Angle Technologies przyznał nam dostęp do swoich najnowszych technologii. Ulepszonego automatu do leków oraz ulepszonego urządzenia do diagnostyki ogólnej 1, 2, 3 scan. Jeśli kupimy nasze maszyny, staną się prężniejsze i umożliwią nam diagnostykę oraz leczenie większej liczby pacjentów. Ulepszone maszyny potrzebujemy dozorca specjalizującego się w mechanice. Wybierz maszynę, a następnie opcję ulepszenia. Odpowiednio specjalizowany dozorca lepszy maszynę za jakiś czas. Okej. Okay. Mamy jednego, co jeszcze chyba drugi jest potrzebny. Trudno, siostra. Spokojnie wszystko będzie. Nie ma co się śpieszyć. Rozety, rozety to akurat muszą być. Choć dużo mniejsze pomieszczenia. Wolę po prostu mieć jedno olbrzymie. Co? Ale co jest? A, dobra, na odwrót chciałem je umieszczać. Brawo ja. Ja wiem, siostro, nawet o tym nie myślałem i nie chcę myśleć. A tak. Teraz już arka do rąk. Prestiż poziom trzeciego jest już załatwiony, więc okej, okay, super. Nowa choroba, słowoto. Nasi lekarze odkryli nową chorobę, słowoto. Choroba, o której wszyscy teraz mówią. Słowoto błyskawicznie się ostrzenia, a chorych można usłyszeć z daleka. Leczenie w aptece. Okej, okay, ulepszenie maszyn to akurat było, nie chcę się tego czytać. Teraz coś jeszcze mam do załatwienia, czy mamy wszystkie pomieszczenia już, bo nie jestem pewien. Idealnego nie mamy chyba. Nie mam do eliminacji chyba diagnostyki. Zobacz, socjalnie będzie tutaj. Kanapa oczywiście. Dobra, tym razem niech mają większe luksusy. I gapić na siebie nawzajem. Więc tak, dobra, to jest ogarnięte. W sumie może zastopujmy. Teraz tak, na środku jeszcze kaktus zasłaniający widok. Parę plakatów oczywiście. Teraz gdzie są te automaty? A, rysunki zapomniałem. Musimy.
Nie będzie telewizora. Telewizor szkodzi zdrowiu. Nie to co kaktusy. Kaktusy są ekologiczne, zdrowe i bezpieczne. Nie. Słone przekąski, oczywiście niech mają tu swój automat. Pichaj siostro. Dobra, i takie coś. Aha, nie zmieszczę w ten sposób. Dobra, trzeba nakryć rysunki. Na pewno przydałoby się też przekąski i inne rzeczy sprzedawać pacjentom, żeby być bogatym. Tak. Przekąski, słone przekąski. A automaty z piciem będą na drugim końcu szpitala. Śmieci. Też kosz na śmieci. Jak on ma niby działać? Wiem się, że tu mogą kupować pamiątki, ale ktoś tu chyba musi to obsłużyć. To postawimy kiosk, zatrudnimy asystenta. Ten. A chyba jeszcze dalej nie mam diagnostyki ogólnej, więc ta powinienem postawić, tylko tak jak... Pomogę, dobra. Raz, dwa, trzy. Skan tutaj. Tak. Szafki. Pełno szafek. W szafkach są przechowywane bardzo ważne rzeczy, między innymi teczki. Dezynfekcja. To. Zbudowujemy, stawiamy. Mamy już wszystko tym razem. Coś się wydaje mi nie. No nie, ja już po to gadam, cała mamy wszystko. Raczej nie ma co przyjmie. A, dobrze, dzięki, że przypomniała siostra. Aptekowe. Nie, automat do leków. A tak, zmieniam nim dozorców jeszcze. Bardzo, ten jest mechanikiem? Nie, jest dozorem. A nie mamy mechaników. A nie, mamy już mechanika. Dobra. A to skoro mamy mechanika, to pora ulepszyć. I przy okazji zmienimy jeszcze jednego dozorcę, bo czemu by nie. Naprawiacza. Tam. Trudno, że nie będzie czynna. Pacjenci poumierają. Nie stać mnie na drugą aptekę, to jest pierwsza sprawa, a druga... Nie ma miejsca na drugą aptekę. Nowa choroba. Ospałość kostna. Dzisiaj lekarze odkryli nową chorobę. Ospałość kostna. Zmęczenie układu kostnego spowodowane brakiem wapnia w diecie. Pacjent, u którego została zdiagnozowana ospałość kostna, powinien zostać jak najszybciej umieszczony na oddziale i przespać się tam kilka dni. Wymaga intensywnej opieki pielęgniarskiej. Przed odspaniem należy mu podawać mleko i ciasteczka. Pewna choroba. Można sobie odpoczywać we łóżku, a potem tylko mleko i ciasteczka żreć. No, przyjemne. Czyli przez zmień. Idealnie. Wiem, siostra, co muszę zrobić, spokojnie. Co? Rondelatorium? Świetnie, ukończono ulepszenie maszyny. Pamiętaj, że w pobliżu umieścić kilka gaśnic, żeby nasze cenne urządzenie było bezpieczne.
Anglii Technologies cieszy się, że zajmujemy się ich pacjentami psychiatrycznymi. Pragnę się wdzięczyć nam dostęp do jednej ze swoich maszyn, urządzenia odgarniającego. Ten zastosowany technicznie sprzęt nadaje się w sam raz do usuwania niechcianych sprzętów kuchennych. Poszukaj ludzi, którzy będą go potrzebować. Kontynuuj rozbudowę szpitala, albo odblokować kolejne technologie. Zakup kolejnych parceli w pobliżu da nam więcej przestrzeni do rozbudowy szpitala? Co? Zobaczam bardzo, czy ja właśnie... Więc tutaj można mieć kilkubudynkowe szpitale? Ale co tu nie pasuje? No i ma wejście od boku. Mam cokolwiek. Dobra, to damy radę. Nie ma co narzekać, jest dobrze. Czemu oni wyskoczyli? Możesz budować nowe szpitale, kupując znajdujące się w pobliżu parcele, że się terenach otaczających. Otaczających szpital. Znajdź mieszkanie na pobliskie parcele, aby sprawdzić ich wielkość, kształt, cenę. Aby kupić parcele, kiedy nie mówisz o zakupu. Dobra, dobra. A? Panie, 16 wielkość. No za. Czekaj, coś od tej plac zabaw. Co ja mogę wybrać? No oczywiście, że plac zabaw. Nie, dlatego, że to jest plac zabaw. A na co komu plac zabaw? Szpital ważniejszy. Drogie. Ja to też bym mógł kupić. Co mi tam? Jestem na minusie, siostra. Już nie jestem. Mam jeszcze 12 tysięcy. Ale ja chcę mieć dwa budynki. Chcę mieć dwa takie... Badziewne, jeden porządny. Dobra. Nowy budynek. Co by tutaj umieścić? Iluminacja i ronda latorna. Nie stać mnie. To jest kibloprzyszczka? Na się lekarze odkryli nową chorobę. Kibloprzyszczka. Dość paskudna choroba skóry spowodowana na korzystaniu z brudnych toalet. Służy na wyleczenie z proścy. Weź pigułkę. Najpierw taką z apteki. Skąd ty skonsultujesz się? Ale chwila, to już nie było? Było, ale... Tak, tak, dobra, gościu, cichaj. Teraz trzeba czekać na pieniądze. Jak będę miał pieniądze? Ma ktoś garnek, ale... Wysłowic. Zespół z Wysłowic. Z pacjenta. Pierwotnie badacze sądzili, że wywołują bliskość kopalń. Dzisiaj jednak wiadomo, że główną przyczyną jest mieszkanie w Mysłowicach. Aha. Bardzo fajny sukar, ale mniejszy z tym. Bo mi się nie chce przestawić. Co, dobra, co to za gościu? Czemu on tańczy jak chodzi? Dobra. A co to jest? Aha. Okej, wyzwanie, żeby postać więcej. Zrobię to, czemu nie. Lubię rozstawać fikusy, więc... Panie, co zrobię z chęcią.
atrakcyjność szpitala będzie rozwijała. Ale jest napisane, że jest tylko ten... A nie, 57%, dobra. Dobra, co? Nie, siostra, nie będę sprawdzał twojej fundacji. Ja tu zaraz zbankrutuję. A, to tutaj są pożyczki? To może lepiej od razu sprawdzę pożyczki. Nie. A, zatrzymajmy i... Okej. Możesz zobaczyć ofertę pożyczek od różnych firm, które... Firm zaciągnąć pożyczki oraz płacić obecnie. Każda firma pożyczkowa oferuje inną kwotę pieniędzy, miesięczną decyzją od kresu spłacania oraz postępowania. Niektóre oferty będą dostępne dopiero po spełnieniu przez określonych kryteriów. Możesz zdecydować kwotę, którą chcesz pożyczyć w ramach... Dobra. 50 tysięcy na 5% rocznie. Dobra, wezmę obie pożyczki, bo czemu nie? Ja tak serio. Warto by było chyba, bo zepsułem, więc... Teraz mogę nareszcie zbudować tutaj porządnie różne rzeczy. Dobra, pierwsza rzecz. Mam kilku. Ale dobra, nie chcesz, to nie będę budował. Może najpierw zajmijmy się czymś ważniejszym, czyli deluminacją i garnkami. Dobra, dobra, nie marudź mi tu już. Na razie co można, nie będę martwić się o prestiż pomieszczenia, byleby po prostu było. I tak nie zapomniałem, więc coś tam się stało. Teraz rondelatorium. Wow, ono musi być większe. Co? Ono musi być takie? Aha. Kolejna jakaś maszyna tortur nowoczesna, z tego co widzę. To tyle. Okej, okay, dobra. W przypadku nie będę tutaj póki co może właśnie jakbym jeszcze robił niczego, tutaj po prostu zrobimy taki... Tam dużo różnych gabinetów porządniejszych. Teraz takie surowe tylko ustawiam. Nie, jak już wiecie, będziemy mieli dużo pieniędzy i nie będziemy mieć pożyczek, to wtedy pomyślę o czymś lepszym. Jeszcze więcej tutaj. Tutaj chcę już naprawdę porządny socjal zrobić. Dobra, dobra, przesadziłem. Ale tak, spory socjal się przyda moim pracownikom tutaj. Nawet będę miły i tym razem telewizor kupię. Dobra, tylko gdzie jest ten telewizor? O! Pierwszej gwiazdki, siostra. I teraz tak, jako że tutaj jest to jeszcze... Dezynfekcja przy drzwiach, bo to oczywiście jest bardzo ważne. W czasach. Kolekcja kaktusów, bo w sumie kaktusów nigdy nie za wiele. Jasno. Takie coś, a właśnie, przepraszam, pomarańczowa jasna powinna być na oknie. Od razu lepiej. Brawo. Dobra, fikus też. Trochę rysunków. Niech się cieszą z wysokiego prestiżu. Dlatego, że i tak nie osiągnę wyższego poziomu. Teraz gdzie to było? A dobra, odblokowany widzę, że jestem zawsze wyżej. A, bo brakuje mi... Autobatu. Przekąskami. Słonymi przekąskami. Faktycznie, dzięki, że przypomniałaś w sumie. Chyba tak nawet dwa. I gaśnice na wszelki wielki. Dobra. Więc mam tutaj trochę ogarnięte. Tutaj też coś ogarniemy, ale to później. Mamy jeszcze trochę okazji, co dozorce, bo ten jest nawet porządny. Brać, jakieś okazje. Ten ci raczej nie będą potrzebni. To, kto to obsługuje? Lekarz? Dobra.
in the news today. Conditions at the Rotting Hill Hospital are getting worse every day. Apparently patients are just as likely to die from sinkholes. Właśnie, dobrze, że wspomniałeś, gościu, tak. Muszę gaśnicę podostawać w każdym pokoju, w którym mamy jakieś sprzęty ważniejsze. Tam gdzie nie mamy sprzętu, tutaj postawić gaśnicę. Waliło się. I oby tak zostało. A, widzę, że jest duża kolejka, dobra, to pora w... Dobra, ty, zrobimy takie diagnostyczne gabinety. Tarnista. Tak, tak. Dawka. Mówię, na razie na surowe, bo nie chcę mi się tego zmieniać. Taka ogólna, tak. Nie, bo to takie duże, ale nie. Skoro mamy dużo miejsca, to jeszcze zrobię najważniejszą rzecz, jaka jest. Tutaj to już będzie dobrze, nareszcie nie będę się... Nie wiem, czy kilka stanowisk tego się stało. Teraz zaczynam od tego. Tak z... 5 parawanów i dużo łóżków. Damy radę. Co się mną, moimi pożyczkami. Ja wiem, co ja robię. Nie, to był dźwięk błędnego leczenia, nie śmierci. Jakaś wiadomość w ogóle, to zaraz sobie odczytamy. Pomroczność jasna, dobra, to też było. Inspekcja sanitarna. W sumie już raz była inspekcja sanitarna, więc to w sumie nic nowego. Ale zapomniałem o tym wspominać, podobnie jak też było rozdanie nagród. Ale tak, dobra. I teraz, kiedy już jest spokój, to jeszcze trochę kaktusów podostawiamy. A, w sumie tak, nie to pomoże. A? Dobra, widzisz. Tam idzie leczenie dzisiaj. Z tego, co słyszę. Ja muszę, zatrudnić personel. Dwie pielęgniarki. A, i idzie przy okazji już też właśnie nasz inspektor sanitarny. O, dobra, też niech będzie, potrzebuje dużo. A, dobra, to jest jeszcze lekarz, niech będzie ten. Chyba mamy ogarnięte mniej więcej. Do szpitala podwyższyć, to tym razem zrobimy to plakatami o chorobach, wirusowniczkami. Bardziej profesjonalny szpital wszechczasów. Rysunki dzieci rozklejane wszędzie. Mam nadzieję, że jednak dzieci. Nie wiem, jak jeszcze podbić tą atrakcyjność. A prawie nie wzrasta. A co jest? Awans członka personelu. A, dobra. Awans to, żeby się dostanie awans z wypłaty na tyle, żeby się trochę cieszył. Panuski. Kosz na śmieci, kosz na śmieci. Ten muszę poprawić, tak. Dobra. Tak. Teraz zobaczmy przy okazji, jak nasz Bob budowlaniec obserwuje różne rzeczy. W sumie sytuacja... Kacić chcesz. Równe. A, akurat zwiedził tego mniej prestiżowego, ale trudno się. Mogę sobie pozwolić na wszystko. Będzie to pewnie ryzyko, ale... Nie, no spokojnie, siostra.
Spokojnie, siostra. Dałem radę przynajmniej z tym. Mam jeszcze jedną pożyczkę, ale jak widać, pieniądze mamy, na rachunki starczy. Ostatnie 3 miesiące wspaniałe na kratę. Ale nadal nie jest zadowalająca. Jak już mamy trochę pieniędzy, to może... Tak, ławki. Pomysł. Dawno nie ustawiałem ławek, żeby obserwowali sobie ścianę. I nawet w personelu, super. Razem? Tak, siostra, mam kiosk. Masz awanso? Tak, wiem, że skan może być ulepszony. Ale co z tego, że może? Wiem, siostra, że sobie nie radzę, ale ja się też jakoś szczególnie nie staram, pamiętaj o tym. Ja rozumiem, ale ja się nie mogę starać aż tak bardzo. Pamiętaj, że też staram się gadać cokolwiek, żeby to, czy to z większym, czy mniejszym sensem. Ale zrobić pewne inne rzeczy po prostu po to, żeby było. Mamy? Milion zarobiony, fajnie. Że nie ma lekarzy. Ej, co pisz, dobra. Ja bym się ostro, nie muszę mi takich oczywistych rzeczy mówić przecież. Właśnie, dobrze, dzięki siostro za informację, chociaż powiem szczerze, nie wiem, czy to jest też jeszcze takie ciekawe obserwowanie, jak w rondelatorium leczą. I cóż, powiem też szczerze jedną rzecz. Po tym odcinku tak czuję, że gra może super, przyjemna, ale raczej na odcinki się nie nadaje. Nawet jeśli śmiesznie gadam czy coś, to jest powtarzalne mocno. Może prędzej na jakieś sztrymy, gdzie siedzę, możemy rozmawiać ze sobą, ogólnie to. A powiem wam szczerze, chyba na tym zakończę przygodę z Points Hospital na odcinkach. Okej, fajnie, że są jakieś różne choroby i w ogóle, ale... Tyle zmienia. Gatondal wygląda tak samo, jest taka sama. Będziemy tam jedną gwiazdkę dzisiaj. Zobaczymy, jak działa rondelatorium, a jak kiedykolwiek będzie uruchomione. Myślę, że nikt do rondelatorium nie chce przyjść, więc... Szpitalny kiosk, jak widzę, dobrze działa. O, jest rondelatorium. Nie udało się wyleczyć, co? To see what they could do about my gravy allergy. They recommended a long stay at their spa. Udało się wyleczyć? Przecież wciągnęliśmy mu garnek. O, zero zgonów pacjentów przez 90 dni. Still can't eat gravy though. Doliczyliśmy coś, ale dobra. Wiecie co, na tym naprawdę już zakończę. Jak widać, mikrofon nie do końca się sprawuje, bo nie osiąga takich głośności, jakie bym chciał. Ale nie zgodę.
Jak mi się przyjemnie gra, to tak naprawdę coraz bardziej zaczynam się wydawać. A niekoniecznie pod oglądanie tego typu. I no cóż, dziękuję wam i tak bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie zmarnowałem waszego czasu za bardzo na taką gierkę. No cóż, może się spotkamy w Two.pl na live'ach, jak mówiłem. A póki co tak. Ja już będę kończył. Płacam, Boże. Nie zaciągnij zakazem mnie lama. Mogę spłacić, ale a nie mogę spłacić. Dobra. Jestem lama i tyle. Po prostu dziękuję wam bardzo za uwagę. No jak już powtarzam, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z różnych gier. Więc no trzymajcie się po prostu i hej, hej.